Proszę Państwa, my tutaj sobie siedzimy spokojnie, popijamy kawkę, a kiedyś konferansjer musiał także śpiewać. Niebiesko-czarni właśnie mieli takiego śpiewającego konferansjera, który był inicjatorem powołania w ramach samej grupy, no to co, w grupy niebiesko-czarni, grupy skiflowej, z której to w roku 1968 powstała sławna, dziś już legendarna grupa, no to co, która za zadanie wzięła lansowanie polskiej muzyki ludowej w rockowych rytmach. Była grupa No to co, było Bractwo Kurkowe, a teraz na jeden koncert powrócił do zespołu Niebiesko-Czarni. Kto? Piotr Janczerski. Właśnie widzak stanął w ogniu dom. Właśnie widzak stanął w ogniu dom. Jedzie, jedzie, straż ogniowa, trąbka gra. Sam komendant dziś prowadzi wóz. Jadą, jadą odważni strażacy, a beczko. Hełmy na ich głowach śnią, złote hełmy na ich głowach śnią. Zgaszą ogień, oddział motopompę ma, sikna w głowy radę sobie da. Przyjechali, już są przy pożarze, każdy strażak dziarską minę ma. Dziadek przed laty, gdy jeszcze był młody, do straży należał ogniowy i nosił na głowie hełm wielki złoty, tu pierwszy w drużynie szturmowej. Przez miasto powiada, gdy ogień się palił, lecz powóz jak burza się toczy. Przechodnie na baczność po chłopu stawali, z daleka go każdy zobaczy. Beczkowóz, a na nim drabina. To jedzie do ognia, to jedzie strażacka drużyna. Na pozie sikawka, dzwon jak z dzwonnicy, beczkowóz zaprzęgł dwa konie. A dziadka to znali na każdej ulicy, bo on grał na alarm na dzwonie. Beczkowóz, 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 a na nim drabina. To jedzie do ognia, to jedzie strażacka drużyna. Strażacką drużynę zdejmuje swój złoty hełm z kołka. Opuszcza na chwilę duchową pierzynę i krzyczy, gdzie dzwonek i pompa. Lecz czas się posunął do przodu troszeczkę, lecz kołóz gdzieś leży na złomie. Dziadunio wspomina poczciwą swą beczkę, bo znów chciałby zagrać na dzwonie. Jedzie strażacka drużyna. Beczkowóz, 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 za nami drabina. To jedzie do ognia, to jedzie strażacka drużyna.
Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo.